Po raz kolejny Słowo Boże przypomina nam prawdę o tym, że Boże plany nie pokrywają się często z naszymi oczekiwaniami. Bóg, wchodząc w rzeczywistość czasu, chce w codzienności naszego życia nas kształtować, przygotowywać na przyjęcie tego największego dobra, jakim jest nasze zbawienie, życie wieczne przy Nim. Czyni to nieustannie, cierpliwie i metodycznie, a nade wszystko z miłością i troską o nas. Troską, która jest wymagająca, bo chce nam dać więcej niż oczekujemy i pragniemy, więcej niż poszukujemy. Aby przyjąć to Boże prowadzenie, konieczne jest zaufanie. Dlatego jako przykład w tym szczególnym momencie, jakim jest koniec roku, przypominający nam upływający czas, czas, w którym konkretnie przychodzi do nas Bóg, w którym wypowiada swoje słowo, ukazuje nam Abrahama, patriarchę, który był niezwykle mocno doświadczony przez Boga. Od samego początku, od wyjścia z ziemi rodzinnej ku mglistej i nie do końca zrozumiałej obietnicy ziemi obiecanej, poprzez brak potomka, który miał być znakiem wypełnienia się Bożych zapowiedzi, że będzie ojcem wszystkich narodów. Wobec tych doświadczeń Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Staje się on dla nas przewodnikiem i wzorem na drogach naszej wiary. Drogach, które nie są dla nas w pełni jasne, bo na nich Bóg chce nas oczyścić z tego, co może nam zasłaniać prawdę. Dlatego jeśli chcemy iść drogą wiary, konieczne jest, abyśmy, podobnie jak Abraham, usłuchali wezwania i wyszli z zaufaniem ku temu, dokąd chce nas prowadzić Boże wezwanie. Przyjmując wiarą i zaufaniem to, co Bóg przed nami stawia, umacniają nas w takim sposobie patrzenia na rzeczywistość, jaka nas spotyka minione święta. Przypominają one o tym, który jest blisko, który jako pierwszy odpowiedział na głos Ojca i wyszedł z własnej strefy komfortu, aby wejść w nasz świat, który nie był dla Niego miły i przyjemny. Nie był po Jego myśli, ale właśnie w tej, a nie innej rzeczywistości mógł spotkać się z nami, mógł pokazać, jak bardzo nas kocha, otworzyć nasze oczy i serca na swoją obecność. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które chcę przygotować wobec wszystkich narodów, powiedział sprawiedliwy Symeon, kiedy rozpoznał w niepozornym dziecku Zbawiciela i Mesjasza. Aby rozpoznać Boga w tym, co jest niepozorne i zwyczajne, potrzeba tej otwartości serca, umocnionego darem wiary, jaki ofiaruje nam Bóg. Darem, który nie jest nam narzucony, ale wymaga świadomej i dobrowolnej odpowiedzi, przyjęcia go. Taka wrażliwość kształtuje się w nas, kiedy zachowujemy i pielęgnujemy pragnienia i oczekiwania, jakie rodzi w nas Bóg. Tęsknoty, jakie pielęgnujemy w swoim sercu, mogą pomóc nam otworzyć się na Boga. Pozwalają rozpoznać Jego obecność i głos przemawiający w naszej codzienności. Zarówno Anna, jak i Symeon byli ludźmi, którzy ukazują taką drogę wiary. Bóg
Jego sprawy były dla nich najważniejsze. Im podporządkowali swoje życie, służąc w postach i modlitwach dniem i nocą. Codzienność, która nie była dla nich łatwa, stała się ich wychowawcą. W niej uczyli się zaufania i wybierania Bożych dróg. Wymagało to czasu. Jak mówi Pismo, byli już w podeszli w latach. Wymagało całego ich życia poświęconego Bożym sprawom. To ukształtowało w nich tę zdolność rozpoznawania Bożej obecności, zobaczenia i zrozumienia Bożych planów. Niech i nam, wpatrzonym świadectwo miłości samego Zbawiciela, który dla każdego z nas wychodzi ku nam w naszej codzienności, pozwoli podporządkować nasze życie tym spotkaniom i przyjąć to, co nam daje, wdzięcznym i mądrym sercem.